Yo, 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 siemaneczko wszystkim, witam was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj taki bardzo fajny temacik, KSW i walka Szymon Kołecki versus Akob Szostak. Słuchajcie, chciałbym też swoje zdanie wypowiedzieć, jeśli chodzi o tą walkę. I cóż, Szymon Kołecki, wiadomo, olimpijczyk, złoty medalista, wiadomo, ten medal już dostał po skończonej karierze chyba, ale nieważne, medalista, zasłużony sportowiec, fajny chłopak, miałem okazję z nim troszeczkę się też pokulać, poćwiczyć u Mirka Oplińskiego, jak byłem na przygotowaniach do walki z Neymanem. Oczywiście Szymon też mi tam parę myczków pokazał. Bardzo dobry zresztą zawodnik. Wiadomo, Szymon tak jakby idzie swoim torem. Ma ściśle określony jakby plan i wizję tego, co chce robić, jakie ma cele w MMA i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie na wywiadach Szymon mówił, że teraz akurat ma słabszy okres. Wiadomo, jest po COVID-zie, też chyba nie za bardzo dobrze to przechodził. Oczywiście ja go rozumiem. Jako były oponent też rozumiem to, że zgodził się na taką walkę właśnie z Akopem. Wiadomo, Akob Szostak, bilans 4-3. Jakby nie było, no, ma dodatni ten bilans. Waga ciężka. Wiadomo, warunki jakie ma, takie ma, ale jest marketingowo bardzo wysoko i jest jakby mistrzem Instagrama, czy jak go tam ludzie nazywają. Oczywiście to prawda, chociaż nie wiadomo jak to do końca jest z tymi, że tak powiem, subami na Instagramie, bo ja też jakbym sobie na przykład tam dokupił z 50 tysięcy, stać mnie na to, nie ma problemu, miałbym 50 tysięcy, no ale jakbym miał pod zdjęciem na przykład tam, nie wiem, 100 lajków, to kurwa też musiałbym sobie dokupić następne 1000, żeby to jakoś wyglądało. No i to jest taka droga. Wiem, że wiele osób tak robi. Oczywiście ja tego nie robię, ja tego nie popieram i dlatego takich mistrzów Instagramów jest dużo. No ale cóż, takie mamy czasy. Wiadomo, wiąże się to wszystko z kasą. Także ja to oczywiście mam w dupie. Mam tam niecałe 5000. Tam będzie to pewnie rosło, ale nie na tym mi zależy. Chociaż mógłbym sobie też kupić i też bym jakiś tam się stał mistrzem Instagramu. Natomiast z drugiej strony mistrz olimpijski, zasłużony sportowiec, jemu się należą. Jemu się należy tak jakby już z przydziału lepsze traktowanie. To jest naprawdę sportowiec, on się temu poświęcił. Całe życie praktycznie pracował na ten sukces. Także miał prawo się zdenerwować, bo tu cały ten konflikt, w całym konflikcie chodzi o to, że Akob go porównał, może nie, że porównał, ale podał przykład jakiegoś tam psa, że ma więcej lajków niż Szymon. Okej, Szymon może nie jest, nie udziela się na Instagramie, nie robi jakichś tam filmików, po prostu on tego nie potrzebuje, on jest i tak znany, wszyscy go znamy. Gdzie pójdzie, czy tam, czy siam, wszyscy go rozpoznają, więc on twierdzi, że on nie musi się budować przez Instagram. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, tak jak na przykład w niektórych przypadkach ludzie po prostu teraz zrobią wszystko, żeby mieć jak najwięcej lajków na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. On tego nie potrzebuje. I cóż, ja Szymona rozumiem, potrzebuje teraz takiej walki, która będzie dla niego łatwiejsza, jest po chorobie i ja to oczywiście rozumiem, a chcę utrzymać cały czas się jakby w treningu, w rytmie walk i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja to rozumiem,
Będzie to naprawdę, mi się wydaje, dobra walka. I wcale nie będzie tak, że Akob, że tak powiem, się podłoży czy coś takiego. Oczywiście ostatnia walka była bardzo szybka. Dostał na dziurę i padł. No ale tak to jest MMA. Chwila zawahania i niestety, no, tak to jest. No. Są też zawodnicy, którzy mają dodatni bilans, a po prostu jak przyjdzie co do czegoś, to padają w pierwszych sekundach. Jest dużo takich zawodników. No ja ostatnio zawalczyłem dłużej niż 2 minuty. Wcześniej miałem też tam troszeczkę jakieś tam dłuższe walki, ale to nie o to chodzi, nie mówmy teraz o mnie. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy trzeba wspomnieć. KSW. KSW to jest firma, która potrzebuje teraz takich też walk. Wiadomo, marketingowo na pewno dobrze się to sprzeda. Ludzie na pewno będą to chcieli obejrzeć, bo wiadomo, Akob jest medialny, Szymon jest medialny i teraz KSW, żeby się podnieść, potrzebuje takich walk. Wiza, na przykład ta walka poprzednia, która była Puciany Jurkowski, bardzo dobrze oglądana, dobrze się perpiewił, prawdopodobnie sprzedało, także słuchajcie, no dla Fame MMA musi też być konkurencja. Wiadomo, Fame MMA już pobiło wszystkich. Ja mam nadzieję, że VIP MMA zrobi bardzo dobry rezultat i też będzie się piło w górę i, że tak powiem, federacja, w której ja walczę, też zrobi fajny krok do przodu i będzie szybko gonić te federacje, które są na czele. Oczywiście ja też zrobię wszystko, żeby to jakoś wyglądało. Natomiast takie walki muszą czasami być, muszą się pojawiać. Tu chodzi też o kasę. Wiadomo, Akob też wyczuł dobry hajs. Też oczywiście szansa dla niego się pokazać. Ja też po przeczytaniu tweeta od Lewandowskiego albo Kamuskiego, teraz nie pamiętam, który został mi przesłany przez jednego z moich kolegów. Tam było aż 122 polubienia walki, żebym ja zawalczył właśnie z Kołeckim. Akob miał tam ledwie parę tylko lajków, dlatego też zrobiłem o tym filmik wcześniej. Chętnie oczywiście, wiadomo, że od razu by był skazany na porażkę, ale chciałbym się przynajmniej pokazać z lepszej strony niż w tej pierwszej walce. Na pewno by ta walka tak nie wyglądała i na pewno dałbym z siebie o wiele więcej. Ale wiadomo, że masą, siłą i umiejętnościami no Kołecki na pewno by i tak mnie zdominował i tak, ale ja bym i tak zrobił wszystko, bo lew jest kurwa groźny i na pewno pokazałbym się z lepszej strony. Także jeśli chodzi o tą walkę, ja na pewno wykupię, ja na pewno zobaczę ze względu właśnie na Szymona, tylko ze względu na Szymona, bo tak jak mówię, no ja zawsze śledzę moich byłych oponentów, także będę oglądał i co, nie będę was zapraszał, po prostu jak będziecie chcieli sobie obejrzeć, to sobie obejrzcie. Na pewno was będę chciał zapraszać do oglądania moich walk, które odbędą się na VIP MMA i tam już będzie, też będę miał ciekawego rywala, ciekawego oponenta, także już za niedługo się dowiecie. Oczywiście federacja zrobi to pierwsza. Ja później się tylko do tego ustosunkuję, także trzymajcie kciuki za mnie, pozdrawiam was serdecznie, pamiętajcie, lepiej groźnie, lecimy dalej.